I mamy tu pierś indyka. Pokroimy sobie to w kostkę, przyprawimy, dopiero będziemy nadziewać razem z warzywami na patyczki. Mój małżonek już wcześniej, w dniu wczorajszym, przygotował, jak widać tutaj, skrzydełka a la Sebastian. No, więc będziemy mieli szaszłyczki i skrzydełka. I jak sobie już pokroimy mięsko w kostkę, tak jak Wam już wcześniej pokazałam, tu mamy obydwa te mięska, i boczek, i filet z indyka pokrojone w grubą kostkę, dodajemy i to jest po prostu must have, jeśli chodzi o przyprawy do grilla. Nie polecę Wam żadnej innej, nie mówię, że nigdy nie używałam. Używałam różne przyprawy innych firm, żadna nie, po prostu nie jest tak świetna jak ta przyprawa. To jest najlepsza przyprawa, jaka tylko może być, i to jest przyprawa Kamisa klasyczna i przyprawa Kamisa grill pikantny. To są najlepsze przyprawy do grilla. Ja do dzisiejszych szaszłyków dodam i pikantną, i klasyczną, ale jak dodam tylko klasyczną, to odłożę trochę mięsa dla Nikolki i zrobię jej osobno ze dwa szaszłyki tylko z klasyczną, żeby nie miała za pikantnego tego jedzonka, no bo wiecie, no dziecko nie powinno jeść za pikantnego jedzenia, żeby się potem źle nie czuło. No, a więc zabieramy się do przyprawiania i powiem Wam, że ja na taką miskę dodam na pewno jedną klasyczną i jedną pikantną przyprawę. Jeszcze jedna rzecz, dodam trochę oleju, żeby ta przyprawa nam się lepiej do tego mięska przykleiła. Żeby nasze mięsko miało ładniejszy kolorek, warto jest dodać troszkę papryki słodkiej, ale nie za dużo, żeby ono nie było za słodkie. Ja dodam tak trochę, wymieszam i na pewno będzie miało dużo fajniejszy kolor, niż jak będzie przyprawione samą przyprawą do grilla. Zawsze tak robię, że dla kolorku dodaję troszkę papryki. Mięsko dla Nikolki odłożone, dla niej odłożyłam tylko i wyłącznie fileta z indyka, żeby dla dziecka było delikatniejsze. I teraz dosypujemy przyprawę pikantną. No i o, zobaczcie, obiecał grilla, miał wszystko przyrządzić sam, a przyszedł i robi rozpierdziuchę nad oczkiem. Teraz na wakacje. Taki pieprznik. No i bierzemy się za nadziewanie. Mamy patyczki, mięso przyprawione wcześniej, pieczarki też przyprawione, papryka i cebula. Jeszcze można dodać cukinię. My bardzo często robimy jeszcze z cukinią. Teraz jej nie mam, dlatego będzie tak, jak będzie. Zawsze zaczynam od nadziania papryki, ponieważ papryka jest dosyć twarda i ona się nigdy nie zsunie. Pieczarka może się zsunąć, czy cebula. Ja zawsze zaczynam od nadziania papryki. Potem nadziewam mięsko. Proszę bardzo, najpierw boczek. Później sobie nadziejemy plaster cebuli. Owsa. Potem cebula. Później dodajemy znowu mięsko. Teraz dodamy sobie filecik, później dodamy pieczarkę, hopsa, potem dodamy znowu mięsko, tym razem znowu boczek. Po środku papryczka,
znowu mięsko. Razem filet. Potem znowu pieczarka. Ups. Później znowu mięsko. Razem to będzie znowu boczek. Na przemian. Teraz cebula. I na sam koniec, tak jak mówiłam wcześniej, dla takiego ściśnięcia dodajemy paprykę i pierwszy szaszłyk gotowy. No i zobaczcie, tak się prezentują szaszłyki już gotowe. Wyszło ich całkiem sporo. Czy prawda, że to dobry był pomysł, ta ścianka? No mnie się to bardzo podoba. Bardzo fajnie wygląda ta zabudowa szafeczki. Co ty tam pokazujesz za głupoty? Pokazuję twoją pracę. Bardzo dobra robota. Bardzo. Ale oczywiście co? Co obiecałeś mi dzisiaj? Że kto będzie gotował? Co obiecałem? Obiecałeś, że ty robisz grilla i co? No robię. Robisz. Ale miałeś wszystko przygotować. Ja rozpalam. A jak zwykle wyszło jak wyszło. Że ja musiałam się napracować. Ale ja już teraz siedzę, piwko w rękę i już mnie już nic nie interesuje. Zbieramy się. Ja wezmę szaszłyki, a ty weź może skrzydełka. A co żeś nabrał? Nie zabierzesz się. Nie zabierzesz się z tym wszystkim. Bierz skrzydełka i idziemy. Chodź, Nikolka, idziemy już. Zabieraj skrzydełka. No weź te skrzydła i idziemy. Pa, pa, pa. Twój design? Design jest rewelacyjny, ale najcudowniejszą masz fryzurę. Pokaż się, jaki jesteś elegancki. Do zajebistego fryzjera musisz chodzić. Ci powiem. Bociuchy zajebiste. No a więc, miłego weekendu. O, tyle lat są przyjaciółmi. No to tak śmieją się. A my sobie po grillu. Siedzimy jeszcze na tarasiku. Jeszcze wam powiem, że jest całkiem ciepło, a przy tej lampie to już w ogóle można sobie siedzieć tu w bluzie na tarasie. Nikola oczywiście tam coś wyszukuje. Jakieś... Kapitana Majtasa. Kapitana Majtasa. Co tam za kapitan Majtas? Nie usiądę na Lucy? Nie pokażę wam. Nie usiądę na tym morusie moim? Do kompania jutro, do kompania. Cieplutko, fajnie sobie posiedzieć, o, piwko, tu się pali, brzuszek najedzony po grillu. No już sobie piwko pije, a ja już herbatkę. My się najbardziej ją podoba. Nie domagam. Słucham, halo, mi się najbardziej ją podoba. Ej, mamo! Kto to jest? O, Harold. Harold. Miły jest, taki uśmieszek ma. Dzisiaj jedliśmy sobie szaszłyczki i skrzydełka z grilla. Następnym razem gumę ktoś pali. Trzeba marą wyjechać, pokazać, co potrafi. Następnym razem sobie zrobimy ziemniaki z ogniska. Kupiliśmy sobie takie fajne palenisko i trzeba tam wrzucić trochę ziemniaczków i zobaczyć. Przetestować, bo jeszcze tego ogniska żeśmy... Jeszcze tego paleniska żeśmy nie testowali. Podpalałem, ale musiałem wypalić śmieci trochę. Musiałem papiery. Więc tak, następnym razem to jest dobry pomysł, żeby zrobić kiełbasę z ogniska, tak sobie... O, kiełbaskę, a potem wrzucić ziemniaki w międzyczasie się. Zawsze przy ognisku wszyscy stoją z tą kiełbasą i tak jest... Taki nastrój jest taki fajny, jest nastrój, wakacyjny. Wszyscy stoją przy tym ognisku, a tak to przy grillu to się jeden rozejdzie tu, ten... Jeden stoi tu. Przy grillu, reszta se pije. Zazwyczaj jedna osoba stoi przy grillu, reszta osób se browca osączy. Już pewnie o sobie mówisz. Nie o sobie, ogólnie mówię, że zazwyczaj tak jest, że ktoś musi pilnować grilla, a reszta... No. No, a mój mąż zawsze coś wymyśli na grilla, on jak jest w sklepie, to po prostu pierwszy, to mu weź na grilla, to mu weź na grilla, tamto mu weź na grilla. On wszystko będzie robił, a później oczywiście nie ma czasu zająć się czym innym, dzisiaj się zajął oczkiem i jak zwykle ja musiałam wszystko szykować.
A obiecywał mi złote góry i wspaniałego grilla. Sejo! Konolis walczy. Chciałam wszystko oglądać? Konolis walczy. Zobaczcie, jak taki taras zadaszony jest fajny, jeśli go sobie osłonicie. Pokaż tak w koło może. Zaraz. Jeśli go sobie tak osłonicie, tak jak my mamy osłonięty, z tej strony mamy ściankę taką totalnie zasłoniętą, z tej strony mamy ścianę od domu, a dookoła sobie zasłoniliśmy takimi roletami. No i jeszcze ta lampa i o tej porze roku, nie wiem ile jest stopni dzisiaj. Ile może być stopni? Z 11 o tej porze? Aż sprawdzę na telefonie. Owieczka. Co, ja nie mam pogody? Pani pogodynko, ile? 14 stopni. O Jezu, jest 14 stopni, jest bardzo ciepło. Lucy! Żona nie mogła znaleźć, a tu Nikola. I już jest. No, bo ja... Ja kupiłem tylko pererynę. Pererynę, Majtasa. Dla mnie? Bo ja taka jestem... Będziesz tak bawić, kapitan Majta! Kapitan Majta! Bo ja taka jestem... Reklama kapitan Majtas! Pereryna Majtas! Kapitan Majtas! Nikola ma Nikola ma pelerynę tego. Kapitan Majtasa! Nie, ona ma strój, nie ma mocny. I nie ma mocni. Ale strój, nie pelerynę, taki kombinezon. Kombinezon nie ma mocni. Nieraz się przebiera w to, biega po pokojach. O! A teraz o, kapitana Majtasa. Bardzo mi się spodobało. Ogląda i jej się podoba. Ma zamiar sobie takie coś kupić. Nie, no nie wierzę, Maria. I co, w majtkach biegasz? Pampers jest? Ale, patrz, ty jest pampersem. Peleryna kapitana Majtasa z majtkami. Będziesz biegać po podwórku. Kapitan Majtasa ma pelerynę z majtkami. Proszę bardzo, tutaj taka pełna kulturka, siedzi sobie przy stoliku z żoneczką, jedna buteleczka, a tu... Komiski dla psa. Co komiski dla psa jest? No, przychyl się. To z poprzedniego tygodnia. Kto ma oczywiście Instagrama, widział mojego męża dzisiejszy design, jaki sobie kupił niedługo. Niedługo takim jest fanem BMW, że niedługo będzie galoty nosił. Co to taki znaczek? No, więc takiego mam psychola, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ale naprawdę powiem wam, że jestem tak zadowolona z tego tarasu. To jest tak fajna sprawa, mieć taki taras i sobie tak posiedzieć. Nawet jak jest chłodno na dworzu, jak pada, to my możemy sobie tu posiedzieć. I w zeszłym roku żeśmy sobie tu siedzieli, nie? Padało, wiało. A my żeśmy. Sypał i tutaj się odpaliła lampa i mogliśmy no. sobie siedzieć w futerkach? Ale mogliśmy, ale było ciepło, tak. Tak, chociaż my na zimę to chowamy te poduchy, żeby nam. Klimacik fajny. Nie zawilgotniały, ale tak jak już pokazywałam w poprzednim filmiku, żeśmy sobie już tu posprzątali, już przygotowali do sezonu wiosenno-letniego i już jest git. Oczywiście nie patrzcie tu na książkę, książka leży. Bo Nikola się uczy na poniedziałek. Czego? Wiersza się uczy Nikola na poniedziałek i żeśmy ćwiczyły. I jeszcze teraz wierszyk. O Lucy, co ty robisz, wariatko? Spokój się. Kunoli, zbierz ją. Lucy! Zastanawiałem się, czy tutaj nie dać takiej folii, bo z tej strony daliśmy taką folię. Jest... Od zewnątrz jest taka przezroczysta. Ale ona jest, to nie jest folia, to jest taka gumowa folia. Taka gumowa folia, nie wiem jak to nazwać. Taka gruba guma z tamtej strony przezroczysta jest. I wiatr z tej strony nam nie wieje. Tutaj troszkę tymi szczelinami wiewa. Jeśli byśmy dali tu taką gumę i tam w koło, to naprawdę tutaj już by było jak w mieszkaniu. Ale by było naprawdę nie chcemy, bo super ciepło. Nie mogłoby być tu za duszno.
No niby tak, ale tu mamy o, taki wiatraczek. Majster zamontował wiatraczek. To są wiatraczki domowe, ale zamontowałem na dwoziu. On tam 170 zł kosztował. Przyczepiłem i jest taka klimatyzacja. Taki mamy karaibski klimacik. No tak, tam palmy brakuje z tamtej strony. A tam jest palma, ona by stała tu. Ale to za mała tam. Tutaj wystawiałem jakąś palmę, nie pamiętam jaką tak, ja wystawiałem. Tak, z domu taką, tą prawdziwą. Na lato wystawiałem tutaj palmę, fajnie tutaj wyglądało, tak karaibsko, że tak powiem. No i jak widzicie, na takim tarasiku można sobie do późnego wieczora posiedzieć, porelaksować się, podpoczywać. Tamten taras jest wyrąbisty, odkryty, jeśli chodzi o robienie grilla, bo jest blisko grilla i jak jest ciepło, słonecznie, to tam sobie zawsze siedzimy, ale to już bardziej w wakacje. A ten jest rewelacyjny na wieczory, nawet w tygodniu można tu sobie posiedzieć, nie? No. Zobaczcie tą lampę, jak ona fajnie, jaki fajny ogień można dać, patrzcie. Jaki żar można dać, by na chałupę spalić. No. Zaraz. Ale fajna temperatura na twarz taka bije, że... Tak, jest tu bardzo ciepło. W tym momencie jest tu bardzo ciepło, siedzimy sobie w bluzach i jest naprawdę... Bym powiedziała, że mam nawet pąsy. A więc naprawdę bardzo fajnie tu nam wyszło. Tu mamy... jadący drogą, ulicą, ktoś patrząc na to, jak widzi przez te nasze prześwity, to wygląda jakby się chałupa paliła, naprawdę. Dzisiaj do Patrycji przyszły koleżanki i też jak szły z daleka, to myślały, że coś się pali na tarasie. Też jak wchodziły, to myślały, że coś się tutaj jara. Ale naprawdę klimacik mamy tutaj fajoski. A więc żegnamy się z Wami. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Nie patrzcie na moją buzię, bo tak jak wiecie, pozamykali salony i jestem już totalnie praktycznie bez rzęs i bez paznokci, co jest straszne. Musiałam obciąć paznokcie na krótko. Masakra to dla mnie. Mam nadzieję, że już po tym 19 pootwierają, pójdę i będę wyglądała troszkę lepiej. No, a więc wracając, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zapraszam do oglądania moich kolejnych vlogów. Do następnego. Cześć. Życzę Wam miłej soboty, życzę Wam miłego weekendu i jeszcze bardziej cudownego tygodnia. Na razie. Pa, pa. Pa, pa. Musisz za mną. Nie, misiek, nie! No głupi jesteś! Misiek! O Jezu! No weź tam dupkę. O Jezu! O Jezu. Pęka! Pęknie, dobra jest, patrz, siedzę. Oprzyj się. Nie! Oprzyj się! Weź! No już, oprzyj się, weź. Nie, nie, bo jak się oprę i to poleci Sebastian, to... Nie! Misiek, no! Nie! Nie pęki, zobacz! Gdzie? Nie, be! Już by pękł. Bo to le... Ej, ja widzę tu dziurę! Oprzyj. Nie! Oj! Patrz. Odwrócimy się. Ale jak łupnę plecami, to będziesz miał pa. Dobra. Ale niżej we. Nie, ja się boję. Niżej weź ten... Widać ten... Zaś urwie kanak! O, już się urwa!